Witam. Co zabrać na Grossa? Ja mam tutaj przygotowane tak naprawdę wszystkie rzeczy, które będą ze mną jechały, łącznie z tymi, które też nie pójdą w góry, ale generalnie pokazuję wszystko po kolei. Zaczynam od czegoś, co może nam się przydać, ale niekoniecznie raczej nie będziemy używać, czyli namiot, mata i śpiwór. To są rzeczy, które zostaną na pewno na dole, ale profilaktycznie, gdyby był problem z miejscem w schronisku, to dobrze, żebyście mieli zapasowo śpiwór oraz matę. Idziemy po kolei. Uprząż najważniejsza. Ten szpej, który tutaj widzicie, nie jest dla Was wymagany. Ważne, żebyście mieli lążę bądź coś podobnego do ląży, czyli jakieś ze dwie taśmy, dwa karabinki zakręcane i można lążę zrobić. W związku z tym dwie taśmy, dwa karabinki zakręcane plus dodatkowy jeszcze jeden karabinek i jeszcze jedna taśma. Dla Was na resztę rzeczy praktycznie nie patrzycie, biorę je ze sobą ja. Idziemy od dołu. Ochraniacze, buty, raki. To może nie od dołu, ale kask. Jako te rzeczy takie bardzo obowiązkowe, wspinaczkowe. Ja biorę zawsze GPS. Dodatkowo biorę kompas. Oczywiście apteczka. Oprócz apteczki, kosmetyki. Coś tam do umycia się, wszystko w małych ilościach. Ręcznik też miniaturowych rozmiarów. Trzeba pamiętać o pomadce do ust z filtrem i kremie ochronnym, to jest bardzo ważne. Czekan, zwykły turystyczny, nie jest potrzebny, wspinaczkowy. Dwie czołówki bądź jedna czołówka i zapasowe baterie. Ja jestem zwolennikiem dwóch sprzętów, bo zawsze jeden może się uszkodzić i wtedy jest problem. Oczywiście plecak, w który to wszystko zapakujemy, około 40-45, nie więcej niż 50 litrów. Dobrze jest wziąć jakiś na niego cover, okulary lodowcowe i do tego jeszcze gogle lodowcowe. Rzeczy, które będą zostawały też na dole, czyli coś do gotowania, gaz, kubek, kije, koniecznie z takimi ochraniaczami, lina, dwie pary grubych skarpetek, jedne mniejsze na przepak, trzy pary rękawiczek, rękawiczki cienkie, rękawiczki średnie, rękawiczki grube, ochrona głowy, czyli czapka, buff i kominiarka. Jeżeli chodzi o spodnie, spodnie dobre są rozpinane, krótkie łącznie z długimi i wymagane goreteksowe bądź inne wiatroszczelne, mogą być softshellowe. Jeżeli są softshellowe, to cienkie kalesony, jeżeli goreteksowe, troszeczkę grubsze kalesony. Kurtka goreteksowa bądź inna membrana, bluza, dwie bądź trzy koszulki, wyjazd jest krótki, koszulka z długim rękawem. Można wziąć jakąś ocieplinę, czapkę na głowę, tutaj jest kurteczka mała puchowa i trochę jakiegoś jedzenia, to w zależności od tego, co kto lubi. Tu chyba umknęła mi bielizna, też dwie bądź trzy pary, także to jest całość. Jeżeli będą jakieś pytania, śmiało piszcie, dzwońcie.